Ja nazywam się Aldona Sosnowska-Szczuka, jestem dziennikarką. Ja nazywam się Marlena Kazon, jestem psychoterapeutką PAR. Wspólnie prowadzimy podcast Niebezpieczne Związki. I dzisiaj porozmawiamy na temat... Dlaczego relacje związki się rozpadają. Zapraszamy. Wchodząc w nową relację, yy, zawsze wchodzimy z nadzieją, że będzie to trwały związek. I zawsze mamy taką nadzieję, że to będzie miłość na całe życie, relacja na całe życie, partner albo partnerka na całe życie. W wielu przypadkach okazuje się, że tak nie jest. Tak. Mimo naszych pragnień, mimo tego, że się staramy bardzo, co Twoim zdaniem jest takim elementem, który sprawia, że relacje się rozpadają? Bardzo często wchodzimy w związki z różnego, z różnych pragnień, z różnych potrzeb, z różnego też poziomu świadomości siebie. Ale jeżeli jest to miłość, bo na początku hmm. często jest to jakieś takie gorące uczucie i takie silne emocje. Tak, i to gorące uczucie, jeżeli trwa, to jesteśmy w stanie poznać tego partnera, nie tylko z naszego wyobrażenia o nim, ale również z tego, jak jest naprawdę. Czyli my na początku mamy wyobrażenie tylko partnera? Bardzo często tak się zdarza, że mamy różnego rodzaju przeżycia z tą osobą i wyobrażamy sobie, jaka ta osoba jest, nie znając jej do końca. Spotykamy kogoś na, przykładowo w pracy, czy na wycieczce i mamy wyobrażenie, on jest szarmancki, ona jest fascynująca, on jest inteligentny, ona jest niezwykle. Opiekuńcze. Ja tutaj mhm. mówię o stereotypach, natomiast te stereotypy bardzo często powtarzane są w moim gabinecie. Ale czy to jest tak, że to są jakieś tam nasze oczekiwania? My sobie wizualizujemy własne oczekiwania wobec tej drugiej osoby? To są nasze pragnienia bardzo często i nasze oczekiwania, mhm. które również są związane z naszymi potrzebami. Czy my, poznając nową osobę, no załóżmy, że jest to sytuacja biurowa. Mhm. Poznajemy jakąś fantastyczną osobę, kobietę albo faceta. Eee, podoba nam się, bo nas ujmuje, ujmują jakieś cechy tej osoby. Zaczynamy sobie wyobrażać właśnie, że to będzie fantastyczny partner albo fantastyczna partnerka na życie. Mhm. I eee, podejmujemy jakieś kroki, które nam pozwalają realizować ten scenariusz nasz? Bardzo często podejmujemy jakieś kroki albo czekamy. Mhm. Albo wysy wysyłamy jakieś sygnały. Mhm. No albo... tak, mówiąc podejmujemy kroki. Miałam na myśli też, że wysyłamy sygnały, które sprawiają, że ta osoba wchodzi z nami. Też tak. w jakąś interakcję. Często też dopytujemy, jeżeli to jest sytuacja w pracy, mhm. kim ta osoba jest, czy jest w związku, czy mhm. była, jaka mhm. jest w relacjach, jakie ma mhm. opinie. To jest niezwykle wszystko ważne. Ponieważ pamiętajmy, że spotykamy kogoś, czujemy w całym ciele... Mhm. Różnorodne emocje, natomiast rzeczywistość to jest nie tylko ten stan nasz emocjonalny, ale również przeżywanie tej osoby w rzeczywistości, taka jaka jest. Co ją zbudowało, co ją kształtowało, jaką ma przeszłość, jakie miała związki, dlaczego się rozpadały albo dlaczego krótkotrwały. Czyli dochodzi do takiego pewnego, można powiedzieć, zderzenia naszych wyobrażeń z rzeczywistością. Często tak. Mhm. Tak. I na tym z powodu. Tego zderzenia nagle się okazuje, że nasze oczekiwania, pragnienia e, związane z tą osobą e, i z tym, że chcemy z nią zbudować relacje, po prostu nie mają szansy nawet powodzenia. Tak? Bardzo często tak, i tutaj jest ważne, żeby te nasze wyobrażenia na temat tej drugiej osoby były jak najszybciej urealnione, jak najszybciej, abyśmy wiedzieli, z kim jesteśmy w tej relacji, kim ta kobieta jest, kim ten mężczyzna jest, w zależności kogo poznajemy oczywiście. Mhm. Jaka jest przeszłość tej osoby? Oczywiście w takich y, bezpiecznych granicach. Mhm. Czy ta osoba była wcześniej w związku, czy nigdy nie była w związku? A w jaki sposób można urealnić te swoje. Y... prowadząc różnego rodzaju y, rozmowy, budując relacje, budując kontakt, wychodząc razem, patrząc na tą osobę, jak się zachowuje w relacji z nami, jak się zachowuje w relacji z innymi. Jaka jest, co lubi, czego nie lubi, o czym mówi, o czym nie mówi, czy fantazjuje, czy mówi prawdę, co czujemy, gdy mówi jakieś niestworzone historie. Bo takie a czy sytuacje to, też się zdarzają. Tak, a czy to nie jest tak, że na początku, e, kiedy jest ta fascynacja drugą osobą, jest najsilniejsza, to my po prostu pewnych rzeczy... Nie widzimy. nie widzimy, nie zauważamy, nawet nie, nie jesteśmy w stanie zauważyć i zweryfikować, prawda? Bo tak często, bardzo często nie mamy dystansu. Też bardzo do... często tak jest, tylko później bardzo ważne jest, gdy zaczynamy z tą osobą już wchodzić w relacje, to znaczy spotykać się, żeby móc też widzieć różnego rodzaju cienie. Każdy z nas ma oczywiście swoje e, ciemne strony. I niezwykle ważne jest to, żeby też móc widzieć kontrast, kim ta osoba naprawdę jest, a kim mhm. jest w moim wyobrażeniu. Ponieważ jeżeli moje wyobrażenie jest nierzeczywistą iluzją, to wcześniej czy później ja się dowiem, kim jest ten mężczyzna, z którym się spotykam, czy ta kobieta, z którą się spotykam. I w tym momencie będzie to bardzo dużym obciążeniem, bardzo dużym też trudem przyjęcie rzeczywistości. I będzie bolesne. I będzie niezwykle bolesne. I pytanie, czy wtedy. Będzie jeszcze możliwość zweryfikowania tej relacji, wyjścia z niej, jeżeli będą tam takie historie, które już są nie do końca zgodne ze mną. Mm -hmm. A czy nas fascynują osoby, które mm, przypominają, nie wiem, Rodziców naszych na przykład, matkę, ojca i e, wchodzimy w takie relacje? Deklaratywnie bardzo często nie, czyli mówimy, że nie, ale bardzo często później, gdy już jesteśmy w związku i okazuje się, że coś w związku nie do końca działa, e, i pytamy się siebie, mhm. dlaczego na przykład mój mąż czy partner jest niedostępny, albo nic nie mówi, albo nie wyraża emocji, zastanawiamy się nad wła mhm. naszym własnym przeżywaniem rzeczywistości. I nad naszym dzieciństwem, i nad tym, co nas ukształtowało, okazuje się, że w domu jeden z naszych rodziców miał bardzo podobnie, i ta fascynacja jest związana gdzieś tam z naszym przeżywaniem, stylów przywiązania, czy różnych schematów, które mamy wyniesione z naszego rodzinnego domu, gdzie widzieliśmy pierwszy związek. Każde dziecko, widząc pierwszy związek, który jest związkiem naszych rodziców, niezależnie, czy jest to związek udany, czy nieudany, Gdzieś w jakimś stopniu naśladuje ten związek? Wchodzi w relacje z bardzo podobnymi, bardzo podobnymi ludźmi, z bardzo mhm. podobnymi mężczyznami, kobietami. Kiedy opadną takie pierwsze silne emocje e, i zaczynamy dostrzegać cechy, zachowania w drugiej osobie, które de facto nam nie odpowiadają. Mhm. E, co wtedy? Czy wtedy należy Twoim zdaniem? Pracować dalej nad taką relacją, żeby ją jednak spróbować jakoś zbudować i rozwijać, że czy lepiej odpuścić, zostawić i każde, się, każde z nas powiedzmy idzie w swoją stronę. W zależności, co nam nie odpowiada w partnerze, jeżeli nam nie odpowiada codzienny alkohol, wiadomo, tutaj trudna będzie praca, choć oczywiście mhm. jest taka możliwość, że zarówno partner jak również partnerka pójdą razem na psychoterapię i rozpoczną pracę nad uzależnieniem i współuzależnieniem. Natomiast jeżeli jest alkohol i przemoc i to nie spełnia naszych standardów, oczywiście wiadomo, że to jest dużym zaburzeniem, uważam, że dużo bezpiecznie będzie móc odejść. Później kolejny aspekt jest również taki, co nam nie odpowiada w tym partnerze. Jeżeli nam nie odpowiada to, że jest niesprzątający, niegotujący albo za dużo pracująca. No właśnie, kobiety często się skarżą, że mężczyzna jest bałaganiarzem na przykład. Tak, i myślę, że rozrzuca... to są w dużej mierze poważne trudności, natomiast można je potraktować jako też próbę pracy nad relacją. Pamiętajmy, nikt nie jest doskonały, nie mamy idealnej partnerki. Ani idealnego partnera. Niezwykle ważne są komponenty typu szacunek, zauważenie, więź, emocje. To, czy ktoś sprząta, czy nie sprząta, to jest kwestia dogadania priorytetów. No tak, ale to, jest, to się wydaje, że to jest błahy problem. Mhm. Ale z mojego ale... doświadczenia wynika i z rozmów z koleżankami. Że ten błahy problem czasami urasta do rangi naprawdę takiego poważnego problemu, który zagraża całej relacji. Tak, to prawda. Tylko trzeba sobie tutaj odpowiedzieć na pytanie, co kryje się pod brakiem sprzątania. Czy mhm. brak uwagi? Czy to, gdy ja mówię mojemu partnerowi, sprzątaj, on tego nie robi, to znaczy mnie nie szanuje, a może nie zwraca na mnie uwagi, żadnej uwagi, albo może nie jestem dla niego ważna w tym aspekcie. Albo nie jest w stanie zbudować ze mną partnerstwa, i trzeba wejść troszeczkę głębiej, bo sprzątanie jest takim tematem zastępczym. Tutaj w dużej mierze chodzi o różne rzeczy. Jeżeli nie sprząta, w tym momencie może płacić za sprzątanie, i w tym momencie mamy zachowane mhm. partnerstwo w związku. To nie jest mhm. powód do tego, żeby związek się rozpadł. Mhm. Powodem jest zazwyczaj brak zauważenia, brak komunikacji, brak szacunku. Brak szacunku. Tak. Mhm. A jakie jeszcze mogą być tego rodzaju tematy zastępcze? Takie, jak właśnie to. Szeroko pojęta praca, która zajmuje mm -hmm. nam całą przestrzeń, często mm -hmm. po pracy. I pytanie, czy praca po pracy jest tematem zastępczym, czy tylko i wyłącznie jesteśmy w stanie rozmawiać o pracy. I tutaj znowu, to może być też rodzaj ucieczki, prawda? Tak, może to być rodzaj ucieczki, może to być rodzaj takiego formy czasu spędzania ze sobą. Natomiast wtedy zadajemy sobie pytanie, czy mamy jakiekolwiek wspólne zainteresowania. Czy lubimy ze sobą spędzać czas? Czy mamy wspólne pasje? Czy wychodzimy razem? Co nas wiąże poza tą pracą? Tak samo aspekt dzieci. Co nas wiąże poza dziećmi? Czy fascynujesz się swoim partnerem? Czy twój partner fascynuje się tobą? Co to znaczy fascynacja? A ty Jakie myślisz, racie? że można się fascynować przez wiele lat, wiele długich lat jedną i tą samą osobą? No tak, wierzę w to głęboko, ponieważ każdy z nas się zmienia. Zupełnie inny jest seks na początku związku, gdy czujemy wszystkie emocje, zupełnie mm -hmm. inny jest po 20 latach bycia razem, po 20 latach. Gwarantuję, jest dużo, dużo lepsze. Czy po 20 latach pozostawania razem w relacji ta druga osoba nadal może być dla ciebie fascynująca? Tak, może być fascynująca. Inspirująca. Się, inspirująca, i... oczywiście zupełnie czymś innym inspiruje 25-latek, 25-latka. Mhm. Zupełnie są inne aspekty, którymi inspirujemy się u 40 czy 50-latków, czy 60. Mhm. Tutaj jest ważne, co ciebie inspiruje w twoim mężczyźnie. Czy w Twojej kobiecie, co jest ważne, co podziwiasz, co doceniasz, a co jest trudne, mhm. co jest dla Ciebie nieakceptowalne, ale pomimo wszystko budujecie razem więź? Rozmawianie o tych trudnych rzeczach, które się pojawiają, bo będą się pojawiały też na przestrzeni lat nowe trudne rzeczy, Różne. mhm. różnego rodzaju, wynikające z różnych sytuacji, e, sprawia, że ten związek się umacnia. Tak, oczywiście nie umacnia związku e, superpasja i e, przeżyte piękne chwile, ale również trudne chwile, różnego rodzaju rozstania, które przeżywamy po drodze, utraty pracy, śmierci naszych bliskich, choroby, trudności relacyjne, trudności z dziećmi, trudności komunikacyjne. To jest wszystko, co wzbogaca związek i sprawia, że ten związek jest już. Gotowy na mnóstwo różnych innych przeżyć, to znaczy gotowy, stabilny i bezpieczny. Czyli, jeżeli przejdziemy wszystkie burze mm. po drodze, to będziemy mieli e, okazję cieszyć się spokojnym morzem i pięknym słońcem. Niekoniecznie. Nie można tego tak polaryzować, tych dwóch przeżyć, ponieważ burze przeżywamy cały czas. Mm -hmm. I cały czas możemy być szczęśliwi. Mm -hmm. Nawet przeżywając burzę? Nawet przeżywając burzę, ponieważ w tej burzy widzimy całość partnera. Nie tylko soczewkę, że nie akceptujemy go w tym i w tym aspekcie, ale widzimy, co on dla nas robi, jaki dla nas jest, kim dla nas jest, jakie mamy wspólne przeżycia, jakie wspólne chwile i to, to wszystko mm -hmm. trzeba zważyć emocjonalnie. Mm -hmm. Czy to, że teraz mnie zawiódł. To znaczy, że ja już się odkochałam. To jest niedojrzałe podejście. Tutaj należy widzieć całość. Całość naszej relacji, wszystko, co razem przeżyliśmy. I ten aspekt, że nas zawiodł. Pytanie, jak nas zawiodł? Czy zawiodł na tyle, że możemy nad tym pracować, czy zawiodł na tyle, że nie potrafimy my sami? A od czego zależy to, że nie potrafimy przejść nad taką sytuacją do porządku dziennego i łatwiej nam wtedy odejść od partnera. Od naszego systemu wartości i od naszych granic. Dla wielu osób zdrada jest końcem związku, dla innych jest początkiem pracy nad związkiem. To chyba dla niewielu osób. Bywa różnie, tutaj nie ma, nie można tak łatwo odpowiedzieć. Natomiast bardzo często tak jak e, też bardzo spotyka się w gabinecie różnego rodzaju pary, Często trudne doświadczenia, przeżywanie kryzysu sprawia, że ludzie zaczynają z sobą zupełnie inaczej rozmawiać, rozwijać się, funkcjonować, budować świadomość. I ten kryzys jest niezbędny, żeby móc pogłębić relacje. Kryzys i chyba e, pewien rodzaj dojrzałości, prawda? Tak, i chęci zmiany. To jest niezwykle ważne. I warto tutaj o tym wspomnieć, że nie każdy też jest gotowy na zmianę. A myślę sobie, że życie to taki długi dystans. I nie można takim, jakim jesteśmy w wieku 20 czy 30 lat, przeżyć całego życia, nie zmieniając się. To jest niemożliwe. Czy taka otwartość na przyjmowanie zmian, jakie zachodzą w partnerze czy partnerce na przestrzeni lat, kiedy pozostajemy w relacji, ułatwia bycie razem? Gotowość na zmiany kogoś jest równoznaczna z gotowością na własną zmianę. Czyli jeżeli ja czuję, że nie jestem w stanie być w dobrej komunikacji z moim partnerem, bardzo ważny jest taki wgląd w siebie, że muszę zmienić w sobie pewne rzeczy, żeby móc go wysłuchać, przyjąć, zaakceptować i być wysłuchana, przyjęta, zaakceptowana. Jeżeli mamy taką gotowość względem mhm. siebie, otwieramy się z tą gotowością na drugą stronę. Bo bardzo często ludzie nie chcą zmiany. Swojej przede wszystkim mhm. chcą, żeby ta osoba się zmieniła. Czyli to jest powód tak naprawdę, dla którego związek się rozpada. Bardzo prawda? często tak, że ja tak na dobrą sprawę jestem idealna. Mój mąż nie sprząta, nie gotuje, mało zarabia i jest nieobecny w domu. Muszę sobie znaleźć nowego, który będzie spełniał te moje oczekiwania. Tak, tylko ten nowy też nie będzie spełniał tych oczekiwań. No, osoba... W innym aspekcie może nie spełniać, tak, prawda? tylko pamiętajmy, że im większy tłum w relacji, tym mniejsza bliskość. Co to znaczy? Im więcej, więcej partnerów, mhm. tym mniej kontaktu z nimi emocjonalnego. Ale ty mówisz o równoległych relacjach. Tak, tak, ja mówię o równoległych relacjach. A ja powiedziałam o relacji takiej, że mąż na przykład. Nie sprząta albo żona nie chce sprzątać w domu, prowadzić domu i robić typowych rzeczy, więc wymienię sobie na taką partnerkę czy tam partnera, który będzie to robił, bo ja tego oczekuję i tak jestem przyzwyczajony czy przyzwyczajona do tego. Tymczasem się okaże, że nowy partner czy partnerka będzie to robił, ale nie będzie dowoził, jakby w innych sferach. Tak, to, dlatego to, tak jak powiedziałem, zawsze to jest ryzykowne. To jest niezwykle ważne, żebyśmy znali siebie i mój system wartości. Mhm. Jeżeli na przykład żona sprząta, gotuje, ale nie słucha, jest nieobecna mhm. i ma różnego rodzaju trudności relacyjne, z wyjściem z domu, zawalczeniem o siebie zawodowo, pytanie czy będzie szczęśliwa w związku i pytanie czy dlatego mężczyzny będzie spełniała jego oczekiwania, jego potrzeby. Tak samo mąż, który ale z jakiegoś powodu ją wybrał. Tak, z jakiegoś powodu ją wybrał. I pytanie, czy zna swój system wartości, ten mężczyzna, który ją wybrał, czy nie zna? Czy wydaje się mu, że będzie siedziała w domu, to będzie dobrą partnerką? Ja tutaj mówię o takich trudnych przeżyciach, mhm. ale te przeżycia dotyczą każdego z nas. Wiadomo, nie ma mężczyzny, który robi wszystko, jest obecny, okazuje emocje, jest inteligentny i jeszcze jest cudownym ojcem. I, doskonałym I wspaniałym kochankiem. kochankiem. Oczywiście, to jest praktycznie niemożliwe. <grym> nie można mieć fula. Tak samo nie może być kobieta, która sprząta, gotuje, świetnie zarabia, zna języki, jest cudowną matką i szaloną e, kochanką. Mm -hmm. nie, ma takich, nie ma takiej możliwości, dlatego ten system wartości jest niezwykle ważny. Ale e, chcesz powiedzieć, że trzeba się pogodzić z tym, co się ma i pracować na tym, co się ma, co się dostało albo co się wzięło? Chcę powiedzieć, że trzeba zauważyć to, co mhm. mamy w związku, pracować nad tym, czego potrzebujemy, i nie być w świecie fantazji małej dziewczynki, małego chłopca, że chce jeszcze gwiazdkę z nieba, bo to jest niemożliwe. Ten świat fantazji, że on będzie idealny albo ona będzie idealna, nie istnieje. To jest bardzo utopijne myślenie, bardzo krótkoterminowe, powo powodujące bardzo duże frustracje. W relacji. Mhm. Czyli taką bazą e, tak naprawdę, można powiedzieć, jest dojrzałość. Taką bazą jest z, znajomość siebie. Znajomość siebie w, w tym sensie. Własnych tak, Własnych potrzeb, czyli e, dojrzałość tak naprawdę. Tak, no i... można to nazwać dojrzałością, natomiast to jest wielkie słowo. Ja uważam, że niezwykle ważne jest, żebyśmy poznali siebie w tym związku. Mhm. Czy to, że mój mąż nie sprząta, albo mało okazuje mi emocji, jest dla mnie akceptowalne, czy nie? Co robi w zamian? Czy to w zamian jest wystarczające, czy nie? Nad czym pracujemy? I komunikować to cały czas na bieżąco? Tak, komunikować i też być w takim kontakcie rzeczywistym. On jest taki. Nie tylko w tym malutkim fragmencie, mhm. ale w całości. Mhm. No dobrze. E, czasem trudno się pogodzić z sytuacją, że. E, Nasze oczekiwania są nie, nie zostają spełnione w relacji. Tak, ponieważ ale... wtedy mamy różnego rodzaju emocje, odporzucenia, frustracji, niezadowolenia. Bardzo często lęki, które, których doświadczamy, są naszymi pierwotnymi lękami. I one się wtedy, jakby uaktywniają. Uaktywniają prawda? się lęki, które bardzo często przeżywaliśmy w relacji z rodzicami. Mhm. Rodzice też nie spełniają wszystkich oczekiwań dzieci. Później ten mąż nie spełnia wszystkich oczekiwań żony i ta żona, tego męża. I te lęki są bardzo często podyktowane tym, czego doświadczyliśmy, będąc małymi dziećmi. Dlatego to jest tak trudne do zaakceptowania. Nie można mieć wszystkiego, to prawda. Natomiast ważne, żeby relacja była zbudowana w zgodzie z nami, ze mną i z moim partnerem. I żeby doceniać to, co się ma. Chyba, tak doceniać tak? tylko to też jest e, takie niezinne e... słowo. Doceniać to znaczy co? Zwracać uwagę, nie cieszyć się z tego co się ma chyba, tak? I tak? e, e, potraktować to jako punkt wyjścia, jako bazę, na której wspólnie pracujemy i tak dalej, a nie narzekać, tak? Co się często zdarza i tak, bardzo Sama często. wiesz i, i ja wiem e, z własnego doświadczenia też, że często narzekamy, że jest nie tak jakbyśmy chcieli, e, ale też e, no nie podejmujemy często próby też tak e, zmiany tego i tak tkwimy. Tak? Znam wiele takich par, które tak tkwią razem po prostu latami. E, I to jest takie życie obok siebie. Takie Bardzo równoległe, często. w równoległych światach trochę i w, tak równoległe i, i nie... wydaje się z pozoru, że to są szczęśliwe małżeństwa. Zresztą często jest taki element zaskoczenia wtedy, jeżeli taka para się rozchodzi, związek się rozpada, że wszyscy mówią, przecież to było takie szczęśliwe małżeństwo. Bardzo często tak, ale te pary, tak jak powiedziałaś, one często żyją w takich równoległych rzeczywistościach, mhm. często w swoich fantazjach, natomiast mhm. mało co o sobie wiedzą. Mhm. Nie znają siebie, nie potrafią sobie sprawić przyjemności, nie wiedzą praktycznie nic na temat życia seksualnego, na temat życia emocjonalnego, co jest ważne, co jest nieważne, na temat takiego mentalnego również podejścia do wielu tematów. Mhm. I to moim zdaniem bardzo często oddala i buduje barierę między w związku, między partnerami. Z Twojego doświadczenia jako terapeutki wynika, że związki rozpadają się najczęściej z jakiego powodu? Z różnego rodzaju skrajnych oczekiwań, po pierwsze, czyli z nieznajomości siebie bardzo często, że mamy oczekiwanie, że będzie partner idealny, i cały czas widzimy w nim deficyty, czyli nie doceniamy tego, w jakiej relacji jesteśmy w rzeczywistości. Tylko mamy różnego rodzaju fantazje na temat relacji, których nie ma. Często z porównań partnera, często z ocen, często z uzależnień partnera bądź partnerki, bardzo często z różnego rodzaju zdrad. Bywa też, że, że z pracoholizmu, z braku szacunku, choć jak dla mnie, to są też tematy do głębokiej pracy nad związkiem, niekoniecznie do rozstania się. Dlatego, że mój mąż za dużo pracuje, a ja siedzę w domu i się nocę. A czy można powiedzieć, że wspólnym mianownikiem tych wszystkich elementów, które wymieniłaś, jest taki brak poczucia zrozumienia, jakby tej drugiej osoby, brak takiej, nie wiem jak to nazwać brak, brak wiedzy jakiejś, takiego, takiej empatii też wobec tej osoby. Tak, to prawda, natomiast tutaj też musimy y, pamiętać o tym, że jeżeli ja mam empatię wobec mężczyzn, którzy nie radzą sobie z emocjami i krzyczą, mm -hmm. i to jest ich sposób regulowania emocji, to nie znaczy, że dla mnie to jest bezpieczne w związku. Tutaj empatia może to, e, Nie chodzi o to, że to jest bezpieczne, tylko o to, że przynajmniej wiemy, skąd się to bierze. Mhm. A e, według mnie jest to pierwszy jakby krok i taka podstawa do tego, żeby nad tym zacząć pracować. Tak, to prawda. I tutaj jest niezwykle ważna wiedza znajomość partnera. Znajomość siebie, co ja w życiu akceptuję, czego nie, czego nie chcę mm -hmm. powtarzać, bo na przykład doświadczyłam w moim dzieciństwie, albo w poprzedniej relacji, albo w poprzednich relacjach, to się często wiąże. Mm -hmm. I również taka świadomość, czy y, krzyk jest dla mnie sposobem reagowania, sposobem wyrażania emocji, czy przemocą. Mm -hmm. Może być wszystkim. Mogę to akceptować, ale raczej nie akceptuję tego, ponieważ jest to przekroczenie moich granic. To też jest jeden z powodów, dlaczego związki się rozpadają. A jeżeli jest, jesteśmy rozczarowani partnerem czy partnerką mhm. i wychodzimy z takiego związku. E... Czy to jest tchórzostwo? Rodzaj tchórzostwa, czy to jest jakiś taki egoizm na przykład, bo jest nam niewygodnie w tej relacji? To jest decyzja, że te rzeczy, które doświadczyłam w tym związku są wystarczające i nie chcę przekraczania granic dalej. Nie chcę pracy nad tą relacją, ponieważ to, co reprezentowała ta partnerka, ten partner nie akceptuje ja w, mojej, tutaj, w, moje, w moim systemie wartości i w moich granicach emocjonalnych, które pozwalam mm -hmm. sobie przekraczać albo i nie. Mm -hmm. Czyli są pewne rzeczy, na które się godzę i są pewne rzeczy, na które się nie godzę. I to jest bardzo ważne w związku, żebyśmy wiedzieli, na co się godzimy, na co się nie godzi. Ale czasem trudno jest to ocenić, czy to jest dla nas dobre, albo czy nie jest dla nas dobre, bo tkwimy jednak w środku tej sytuacji i nie mamy takiego oglądu, wglądu. takiego, mhm. e, tak, w, nie mamy takiego wglądu jakby w relacje, i nie jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić. E, ale tutaj nie potrzebujemy obiektywnej oceny. Wystarczy nasza subiektywna. Czy to, co robi mój mąż, czy moja żona, czy moja partnerka, mój partner jest dla mnie. Ale okay. ja nie mówię o skrajnych sytuacjach, typu, że mąż na przykład nadużywa alkoholu mm -hmm. albo jest przemocowym e, człowiekiem, albo są jakieś inne te, tego rodzaju mm -hmm. skrajne zachowania. Ja mówię o takich. E, Niespełnionych jakby oczekiwania, tak? że my nie jesteśmy w stanie tego obiektywnie ocenić. Czy e, zanim podejmiemy decyzję o tym, że wychodzimy z takiej relacji, zamykamy ją, kończymy ten mhm. etap w naszym życiu, e, warto na przykład skorzystać z porady terapeuty? Warto, absolutnie uważam, że warto, gdy mamy dobrą relację, też skorzystać z porady, żeby móc wiedzieć. Wierzę, czy... żeby nie okazało się, że podjęliśmy po prostu złą decyzję. Tak tylko ja mam takie poczucie, że wyjście ze związku albo praca nad związkiem to nie jest łatwa decyzja, to nie jest decyzja z wczoraj na dzisiaj. To jest decyzja, która długo też w nas dojrzewa bardzo często, bo takie decyzje, które są bardzo szybko podejmowane, są często decyzjami w afekcie. One nigdy nie są dojrzałymi decyzjami, nigdy nie są emocjonalnie bezpiecznymi decyzjami. To jest bardzo ważne. I tutaj ty mówisz, że nie można subiektywnie widzieć, gdzie ten partner przekracza mhm. nasze granice, a gdzie nie. Ja uważam, że można. Nie, y, mnie się wydaje, że trudno czasem trudno. Mhm. E, zauważyć, jeśli nie ma się w sobie jakiejś takiej e, wnikliwości. Trudno zauważyć. Ja też nie jestem za tym, żeby koleżanka nam mówiła, słuchaj, no twój więc właśnie partner ciągle tobie przerywa i nie bierze pod uwagę to, co mówisz. Absolutnie nie. Natomiast gdy dochodzi do takich e, w, trudności relacyjnych w związku i nie jesteśmy do końca pewne czy pewni, czy się dobrze czujemy w tym kontakcie, oczywiście warto wtedy też móc zastanowić się i zapytać naszego partnera, ponieważ to z nim tworzymy tą relację. Dlaczego ty się tak a nie inaczej zachowujesz względem mnie? Bo bardzo często to jest też taka umowa w mhm. związku. Jeżeli ja nie słyszę od mojego partnera, że to i to mu przeszkadza, to ja to robię. Natomiast jeżeli tak, no bo on ma... skąd mam wiedzieć, że mu to przeszkadza? Absolutnie. Tutaj mm -hmm. domyślanie się jest w mm -hmm. dzieciństwie. Ten proces zakończony. Żadna żona nigdy się nie domyśli o tym, e, tego, co myśli mężczyzna, mąż. I żaden mąż nigdy się nie domyśli tego, o czym myśli żona. Tutaj musimy sobie to powiedzieć. To jest głęboka iluzja, że ktoś wpadnie na pomysł i da mi to, o czym ja właśnie w tym momencie myślę. Czyli przytulił mnie, gdy będę smutna. Mhm. Nie, takie rzeczy się nie dzieją. Jeżeli powiemy o tym, zakomunikujemy i nadal to się nie dzieje, to wtedy pojawia się kryzys. I ten kryzys mhm. należy rozwiązać. Jeżeli nie będzie rozwiązany, będzie się budował kolejny I Będą kryzys. się nawarstwiały, tak. potem do tego dochodziły kolejne jakby I będą się elementy. Modziły, niestety tutaj mhm. dystans w relacji będzie mhm. narastał. I ten dystans w relacji będzie powodował, że nie będziemy w stanie ze sobą później komunikować. Się. i bardzo często bywa tak, że w takim momencie, gdy mamy, jesteśmy w parze i są dzieci, to dzieci pokazują, co się dzieje w relacji nie do końca dobrego. W jaki sposób? Że zwracają na siebie nadmierną uwagę, albo są agresywne, albo pokazują zachowania, które my w parze ze sobą gdzieś tam reprezentujemy. Odtwarzają, odtwarzają te zachowania, bardzo tak? często. Na tak. przykład? Na przykład krzyczą na siebie nawzajem, jeżeli to jest rodzeństwo, mhm. albo krzyczą na rodziców, jeżeli. Tylko taki poziom komunikacji znają. Albo nie sprzątają, albo e, nie dbają o siebie, albo nie uczą się, albo są skrajnie wyciszone i nieobecne. Mhm. Tutaj też ważne jest, żebyśmy byli uważni na to, na to, co się dzieje w całym systemie rodzinnym, nie tylko w mhm. parze. Jeżeli e, dochodzi do takiego, ten dystans między partnerami się e, tak mocno e, zwiększa. zwiększa mhm. E, czy jest jakaś taka granica, hmm, po przekroczeniu której po prostu nie ma możliwości już zbudowania tego związku na nowo, i on się po prostu nie ma szansy, żeby ten związek przetrwał, i on się musi rozpaść? Niektórzy ludzie w dystansie żyją całe swoje życie. Ale w takim dużym dystansie? Bo wcześniej rozmawiałyśmy o takim mniejszym dystansie, takim równoległym, jakby życiu w dwóch światach obok siebie. To wszystko zależy od tego, jaki mamy, jaki mamy wzorzec relacji wyniesiony z domu. Mhm. Jak bardzo jesteśmy świadomi tego, w jakim związku jesteśmy, jak bardzo czujemy, co nam odpowiada, co nam nie odpowiada, jak bardzo widzimy, czyli mamy ten wgląd, co nam odpowiada, a co nam nie odpowiada. Ja uważam, że długo nie można żyć w dystansie, absolutnie nie. Natomiast i też uwrażliwiam bardzo często moich pacjentów znajomych, żeby w jakimś stopniu ta ich relacja była w stanie być żywa, obecna, emocjonalna, dostępna. Natomiast jest to bardzo trudne do wykonania. Niektórzy ludzie decydują się na to, że ja sobie, mój partner sobie, mamy osobne zainteresowania, nigdzie nie wychodzimy razem. Nie wiemy, co nas wiąże, ale dlaczego jesteście razem? Bo boimy się samotności. I kiedy dzieci wychodzą z domu, e, tak. pojawia się taka totalna pustka, bo już nawet nie ma tego elementu wspólnego. Albo kiedy dzieci mają wiek dojrzewania i zaczynają mm -hmm. o tym mówić, mm -hmm. to wtedy pojawia się już poważny kryzys, bo już oprócz my, na przykład partnera i partnerki mówią o tym też inni, co mm -hmm. się dzieje w naszym systemie rodzinnym. Tak często bywa. I wtedy relacja... E, się kończy. Często wtedy już, gdy jest duży dystans, relacja się wcześniej mm -hmm. skończyła. Wtedy mm -hmm. jest decyzja. Że, że związek się rozpada. wtedy. Często tak, natomiast też bardzo dużo osób żyje wtedy w tym związku, który już nie istnieje, żyje obok siebie, mm -hmm. już nie są razem. Mm -hmm. Czyli wtedy nie ma w zasadzie e, mowy o jakiejkolwiek relacji, tak? Bo to jest takie życie obok siebie, i tutaj e... też jest pytanie, czy wtedy, gdy. Czy można to nazwać relacją? Partnerzy powiedzą sobie, długo nie czuję Twojej obecności, albo nie jestem w stanie już poczuć się blisko z Tobą, albo tak daleko jesteś, że już w ogóle ciebie nie znam. Jeżeli będzie taka rozmowa uświadamiająca, mm -hmm. czy wtedy będzie gotowość, żeby znowu zbudować siebie od nowa, czy będzie gotowość, żeby się rozejść, bo to będzie łatwiejsze. Czy łatwiejsze będzie przeżyć ten ból i zbudować tą relację od nowa? I to jest też pytanie, na które nie ma łatwego, łatwej odpowiedzi, łatwego rozwiązania, bo każdy podejmuje swoje decyzje. Dla mnie, jako psychoterapeutki par, uważam, że najtrudniej jest być w relacji samotnym i żyć obok siebie. I to może nastąpić po kilku miesiącach, a może to nastąpić po kilku latach, a może to nastąpić po jednym trudnym wydarzeniu. Gdzie naszego partnera nie było blisko nas. To też zależy od naszej wrażliwości, mm -hmm. wnikliwości, empatii. Mm -hmm. Dziękuję. Dziękuję.